Hej, witajcie. Nowy tydzień, nowe rozdanie. Chciałem dzisiaj pogadać z wami troszkę o zmianach. O tym już było u mnie na kanale, ale inna perspektywa czasami pozwala nam dostrzec pewne rzeczy zupełnie inaczej i skupić się, przeanalizować je, zmienić swoje podejście do nich i tak naprawdę być może właśnie takie, a nie inne podejście zadziała na ciebie i zmobilizuje do tego, żeby coś zrobić, coś zmienić. Słuchajcie, takiego mema widziałem chyba w niedzielę rano. Rano, wiadomo, człowiek z łóżka zwlekł się, zerknął na telefon i tam było coś takiego: za 2 lata, 1990 rok będzie 30 lat temu. A dla mnie 30 lat temu to jest nadal 1970. I coś w tym mega jest, bo ja jestem rocznik 81 i dla mnie 30 lat temu to rzeczywiście w pewnym momencie był 81 czy 70, natomiast nigdy to nie był 1990. Prawda? Równie dobrze można było powiedzieć, że za 2 lata, 20 lat temu, to był 2000 rok, kiedy ja pisałem maturę. Słuchajcie, jest to taki wstęp oczywiście, ale nawiązujący do tego, o czym dzisiaj rozmawiam z wami, o czym sam myślę i chciałem się podzielić, czyli o tym, jak nieuchronne i niemożliwe do zatrzymania są zmiany. I obojętnie, czy mówimy o zmianach zewnętrznych, czyli takich, które dotyczą świata dookoła nas, naszego otoczenia, ale również tych wewnętrznych. I to jest tak, że wielu z nas ma problem ze zmianami, nie oszukujmy się. I ten problem dotyczy znowu tych zmian, które się dzieją, czy tego chcemy, czy nie. A właściwie zazwyczaj dzieje się tych zmian, na które nie mamy wpływu. Słuchajcie, to jest tak jak kiedyś, nie wiem, kolej była zmianą, którą nie wszyscy akceptowali. Elektryczne samochody to jest coś, co najprawdopodobniej za moment zastąpi wszystkie inne środki lokomocji, jeżeli chodzi o samochody. Żaglowce w pewnym momencie odeszły i zostały tylko pięknym symbolem na rzecz statków napędzanych silnikami. I tak dalej, i tak dalej. Tych zmian tyczy się bardzo dużo. Takie bardziej przyziemne i bliskie nam to jest śmierć telewizji i radia jako takiego. Zastępują to social media, YouTube, Snapchat, Instagram TV i tak dalej. Te wszystkie elementy powoli, powoli, nieuchronnie i nie do powstrzymania zmieniają nasze otoczenie i jednocześnie wymuszają zmiany na nas. I teraz zastanówmy się, bardzo nie lubimy tego słowa wymuszenie, zmuszenie, prawda? Ale jeżeli sami, i nad tym się właśnie przede wszystkim dzisiaj zastanawiam, nie pogodzimy się z tą nieuchronnością zmian, nie pogodzimy się z tym, że ta zmiana przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie, że ona przyjdzie, bo ktoś inny ją za nas zrobi, a nie my zmienimy coś, to wtedy dopiero jesteśmy w stanie, nie wiem, z tej szerszej perspektywy może zmienić to podejście do tego tematu. Słuchajcie, wiele rzeczy wydarzy się, jest nie do zatrzymania i choćbyśmy na nie narzekali, choćbyśmy z rozrzewnieniem, przepraszam, bo tu dzwoni ktoś do mnie, z rozrzewnieniem patrzyli na to, co było w przeszłości, z sentymentem, to i tak te rzeczy już nie wrócą. I ja tak sobie myślę, że nawet 4 lata temu, kiedy zaczynałem pracę w aktualnej firmie, w której jestem, to, co robiłem, wystarczało w jakiś tam sposób, uczyłem się i tak dalej. Teraz, natomiast co roku musiałem pewne rzeczy zmieniać, dostosowywać, czy tego chciałem, czy nie, żeby móc iść naprzód, żeby te zmiany się pojawiało. Oczywiście każda zmiana jest dodatkowo jeszcze ze sferą uczuć bardzo mocno powiązana, no i to samo w sobie już w ogóle zaburza nam to wszystko. Więc podsumowując to trochę i uporządkowując, słuchajcie, to, że zmiany są nieuchronne i nie do powstrzymania, powinno wyzwalać w nas taką wolę akceptacji, nie tyle pogodzenia się, bo pogodzenie jest takie pasywne, niesie taką ze sobą taki ładunek, no będzie, co ma być, tak trochę, nie. Ale akceptacji i otwartości na to, że nasze życie i my, praca, najbliżsi, wszystko zmieni się wraz z upływem czasu, nie zostanie takie same. I tylko jeżeli będziemy patrzeć szeroko otwartymi oczami, umysłem, oczyma, oczami, tylko jeżeli nie będziemy negować tego, to tylko wtedy pójdziemy do przodu jako ludzie i będziemy w stanie nadążać za tym, będziemy w stanie wpasowywać się w to i nie będziemy stać te 30 lat temu, czyli w 1970 czy 1980. Życzę wam tego i sobie również, żeby trochę zastanowić znowu nad tymi zmianami i zgodzić się z nimi i iść do przodu. Trzymajcie się, dzięki za wszystkie lajki.
subskrypcje i tak dalej. Widzimy się w środę. Hej!